No, niełatwy komentarz do tego spotkania jest dzisiaj. Uprzedzałem drużynę przede wszystkim przed jednym, że przed takim meczem z każdej strony idzie sygnał taki z Podbeskidziem 3-4-0. Miałem nadzieję, że nikt w to nie uwierzy, ale po meczu muszę powiedzieć, że chyba uwierzyliśmy w to, że będzie kwestią czasu, że będziemy strzelali bramki. A okazało się, że w żadnym momencie nie mogliśmy wejść w mecz. Robiliśmy praktycznie w każdym momencie to, co nie powinniśmy robić i z reguły nie robimy. Te dwa mecze być może nas troszeczkę zmyliły, że już jest tak dobrze. Mimo to, że w dwóch meczach zdobyliśmy tylko jeden punkt, to gra naprawdę wyglądała obiecująco i wydawało się, że rzeczywiście nie powinniśmy mieć problemów z taką drużyną, jaką jest Beniaminek w Ekstraklasie, pod Beskidzie, tym bardziej, że w pierwszym swoim wyjazdowym spotkaniu przegrali 6-0. Ja tutaj widzę jakiś problem w tym, bo jeśli bym miał szukać innego, to sam sobie nie mogę wytłumaczyć, dlaczego tak żeśmy zagrali. Jedyną rzeczą, jaką bym tutaj musiał powiedzieć, to przykro mi z powodu kibiców, że musieli to oglądać. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Proszę Państwa o zadawanie pytań. Proszę też jedynie, abyście przedstawili się z imienia i nazwiska i podali nazwę redakcji, jaką reprezentujecie. Andrzej Lewandowski, Fakt i Sport. No, wytrącił mi Pan pytanie, bo trenerowi Kacperczykowi zadałem to, czy mierzał u kibiców. Pan już odpowiedział w zasadzie na to pytanie. Natomiast zastanawia mnie inna sytuacja. Być może zostanę wzięty za rasistę, ale to się powtarza, szczególnie w tym klubie, już od jakiegoś czasu. Czy każdy, albo prawie każdy, bo może Kostek włączy, wyszedł do skóry zawodnik w momencie, w którym, od momentu, od którego podpisze kontrakt, to nagle obniża swój poziom gry i to gwałtownie. Chodzi mi o Apo w tym momencie. No ale w dzisiejszym meczu, gdybyśmy mówili o jednym czy o drugim zawodniku, że zagrali poniżej swoich oczekiwań, to bym się z Panem zgodził. Natomiast no kto dzisiaj dobrze zagrał? No, jakbym tak miał popatrzeć, to rzeczywiście Sergio Reina zagrał na swoim poziomie, nie? Można powiedzieć. Bojan nie miał praktycznie nic do bronienia, bo pod Beskidzie też nie było w stanie stworzyć jakiejś groźnej sytuacji. Problem jest w tym, że my nie byliśmy w stanie stworzyć dobrej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że konkurencja w drużynie jest. Może nie na każdej pozycji, ale jest. Jest dosyć duża, że tych alternatyw, jeśli chodzi o zmiany, są dosyć duże. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że taki mecz możemy zagrać. To, że możemy zremisować, owszem, bo to tylko piłka, bo można mieć nie wiadomo ile sytuacji. Bramkarz ma dzień konia, jak się to mówi, albo nie jesteśmy w stanie strzelić, ale przecież tych sytuacji dzisiaj też nie mieliśmy. I miałem wrażenie, tak jakbyśmy się dzisiaj spotkali pierwszy raz. Tyle nieporozumień, tyle złych decyzji. No naprawdę, trudno mi to wytłumaczyć, przynajmniej w tej chwili, zaraz po meczu. Na pewno jutro na treningu będziemy na ten temat rozmawiali wspólnie z drużyną, jaka mogła być przyczyna tego. Chociaż ja za długo jestem w piłce, żeby nie widzieć takiego zjawiska w polskiej piłce przede wszystkim, brak szacunku do przeciwnika. To się zdarza bardzo często. A w dzisiejszej piłce różnice są tak małe, że jeśli pozwolisz sobie na taki trochę brak szacunku, że wygrasz bez żadnych problemów, to później w trakcie trwania meczu jest bardzo trudno się przestawić. Do meczu trzeba być przygotowanym pod względem mentalnym dużo, dużo wcześniej, a nie wtedy, jak się już widzi, że tyłek się pali, to zrobimy coś. Nie, tak, na szybko się nie da. Dlatego ja nie szukam żadnych wytłumaczeń, zdaję sobie sprawę, co dzisiaj żeśmy grali.
jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jak sobie pan zamierza poradzić, bo wydaje mi się, że Darwydas Szernas, który no dzisiaj na tle tego ogólnego poziomu grał, no powiedzmy, w miarę przyzwoicie, ale znowu popadł w taką serię, że nie może trafić do bramki. Miał taką serię wiosną. Teraz wygląda, że zaczyna się powtórka tego samego. Tak, ale my sami nie możemy napędzać takich myśli negatywnych, żeby do niego dochodziły takie sygnały, bo przecież były rozegrane dwa spotkania z bardzo trudnymi rywalami i już zaczęto pisać w prasie czy mówić, że o, Szernas nie strzela bramek. No to bramek. Ja nie mówię, że on gra źle, bo w tych meczach poprzednich Tak. Dzisiaj też tak, powiedzmy na czele tego ogólnej mizery w miarę. Dzisiaj rzeczywiście wydaje mi się, że Darwis dzisiaj się pomylił z koncepcją. Chodzi mi tutaj o to, że zbyt często starał się kiwać w miejscach, gdzie nie było to potrzebne. Napastnik wtedy, kiedy wraca się po piłkę, przyjmuje, odgrywa i szuka miejsca, skąd można strzelić bramkę. On dzisiaj wdawał się w wiele niepotrzebnych driblingów, gdzie tracił piłkę. Ale no nie zawsze każdy zawodnik od razu wchodzi do nowej drużyny i nie widać, że potrzebuje adaptacji. Wielu zawodników jest takich, że ją potrzebują, ale dzisiaj ja bym zwalił to na karb tego, że jednak no nie zabrakło nam szacunku do drużyny pod Beskidzia i stąd też w trakcie już trwania meczu nie mogliśmy się przełamać, bo przecież wszyscy wiemy, na co tą drużynę stać i oni sami pokazali, że potrafią. A tu nagle przychodzi takie spotkanie i z tego trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski, że dzisiaj, za przeproszeniem, nie ma frajerów w piłce. No nie ma frajerów. Po prostu trzeba to udowodnić na boisku. Jeśli się złapie jakąś drużynę, że ma słabszy dzień, to trzeba to wykorzystać tak jak zrobił to Bełchatów chociażby z Podbeskidziem, gdzie oni w pierwszym swoim meczu popełniali zbyt wiele błędów w grze defensywnej i zapłacili za to bardzo drogo. Natomiast od razu było widać, że umieli to skorygować. Nie Szernasa. Że dzisiaj nie spróbował pan wstrząsnąć Pawłowski, który to było więcej niż przeszedł obok. Tak, ale dzisiaj każdym zawodnikiem praktycznie, może poza Serchio, tak jak powiedziałem, można by wstrząsnąć, bo to nie było to. Natomiast no też nie można tak, że ktoś zagra słabsze spotkanie, wypadnie gorzej i od razu jest do zmiany. No wszyscy popełniamy błędy, wszyscy mamy słabszy dzień i to nie znaczy, że od razu powinna być zmiana zawodnika. No musimy wierzyć, że potrafią dużo lepiej, bo oni sami to udowodnili. Inna rzecz jest, że wymagamy coś od kogoś, czego nie potrafi zrobić. Natomiast wiemy, na co stać Szymka i innych zawodników. Ale dzisiaj większość, zdecydowana większość, 90% zawodników zagrała poniżej swoich możliwości, stąd też zapłaciliśmy za to bardzo, bardzo drogo stratą 2 punktów, na które bardzo liczyliśmy, bo wiedzieliśmy, że mamy po tych 2 trudnych spotkaniach 2 spotkania na własnym boisku i myśleliśmy o 3 punktach dzisiaj. Ale zawsze jest jakiś problem, że jeśli się gra słabo, to wtedy jest najłatwiej szukać jakichś błędów i czepiać się do czegoś. Chyba pan sobie nie wyobraża, że drużyna w tygodniu może stracić, nie wiem, szybkość, wytrzymałość czy świeżość. No nie, coś po prostu się stało i ja uważam, że jest to kwestia mentalna. Dlatego, żeśmy tak zagrali.
a nie, że przez te kilka dni drużyna no, straciła szybkość. Szybkości możemy mówić różne, i szybkości normalnej, takiej fizycznej, natomiast tak samo nawet bardziej ważna w piłce jest szybkość mentalna i pod tym względem dzisiaj też byliśmy bardzo wolni, jeśli chodzi o podejmowanie odpowiednich decyzji w danym momencie. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, bardzo dziękuję za konferencję prasową. Dziękuję, dobranoc.